Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w 8 odcinku z Risen 3 Władcy Tytanów. Wybaczcie, wczoraj były tylko dwa odcinki jakby podzielone na jeden. Znaczy jeden odcinek był podzielony na dwa. I po prostu no jakoś za bardzo nie dało rady. Okej, dobra. Seweryn. Halo, pobudka. Czekaj, ja jak wyciągnę miecz. Put your weapon down if you don't want trouble. Smart move. No dobra, to się ogarnij, nie tutaj tak tymi nóżkami. Okej, wybaczcie, że tak przez chwilę zamilkłem. Po prostu myślałem, że ktoś coś do mnie przyszedł czy coś. Po prostu tak zamilkłem. Dla dobrej sprawy. Ty skoczyłem tu. Skoczę jeszcze wyżej? Ty skoczył. Czekaj, może coś tu jest. Ej, kurde. Weź ty zapisz. Ej, już kurde, główny bohater jest na haju. I już mu coś głupiego do głowy przychodzi. Jest. Kurde, przecież jak ty się zabijesz, to przecież będzie po tobie. Nie myślisz o tym tak? Jezu, jaki hardcore z ciebie jest. Ten się na szczyt wspina, jakby gdyby nigdy nic. O kurde. Już nad ogarami staraszem. A, dobra. Jak już tak się ma zacząć, to tak się skończy. Okej, dobra. Ty, jeszcze jedna jaskinia, kurde. No to ładnie. No, kuferek do otwarcia. Fajnie. To tu mamy. No, dwie pochodnie. Grog trochę złota i lotu papugi. No to fajnie. Jakie spadki. Kurde. To aż kurde boli tymi spadkami. Tej no bez jaj. Żeby aż takie były. Odwal się, gulu. I co się stało? Nagle dostałem takich spadków FPS-ów od cholery z dupy. Czekaj, zaraz się zniszczę. Zaraz powinno to minąć. Kurde. Człowieku, kurde. Weź ty rubuniki, bo ciebie naprawdę to zaraz zjedzą. Co ja chciałem. A weźmy trochę tych zapasów żywności. Dobra. No patrz, niewyżyte to jest. Szybciej byś te kombosy robił. O dobra, już nieco więcej jest FPS-ów. To jest nawet nie do pomyślenia, żeby kurde takie spadki były. Co to? Ej, zaraz. I to moment. A tu jest jakaś droga? O luj, tu jest most zwodzący. Jezu, ile tu jest dróg, ja zaraz oszaleję. Ale dobra, idziemy na hardcora, to działamy, ryzykujemy własnym życiem. Kurde. Dobra. Zapisz. To warczenie mnie naprawdę przeraża powoli. O, goblin. Jak fajnie. Ale łatwy do ubicia. O kurde. Nie przewidziałem tego, że tutaj będzie aż taka pułapka. Oni biorą taki damage, czy mi się tylko zdawało? Nie, dobra. Zdawało mi się. Ale w cholerę tych goblinów. Unik. Ło. Dobra, mam do czynienia z czterema goblinami. Dobra. Ło. Ten goblin jest. Ło, kurde, jakie skoczki normalnie.
Kurde, rób, że te uniki lepiej. No nie wierzę. W łóżko żeś się zbugował. Really? No nie, nie gadaj, nie gadaj. Nawet tak nie gadaj. O, dobra, ten się goblin przynajmniej zbugował. Że ja ją teraz muszę wszystkie ubić. Że ja ich nie ubiję, to będzie katastrofa. No kurde, odwal się. No patrz, jakie niewyżyte one są. Czekaj. Wypij ten rum i w dupie. Ej, o, no teraz zaczęło działać, tylko znowu mam spadki. Nie wiem czemu. Tak dla jaj chyba dają te spadki FPS-u. No patrz! Kurde, te gobliny są gorsze niż w Gotiku. Dobra, poszły. Ale teraz znowu dostałem spadków FPS-ów. No za co? Na kija będę siedział tyle na tej ławie. Dobra, bierz co ci dane. Tu zamknięty kufer. To trzeba znowu zrobić zapasowego save'a. FPS-y wróciły ponownie. No kurde, ale bez jaj. Bez jaj, żeby takie gobliny nas biły. Dobra, trochę złota też nie zaszkodzi. Tu jeszcze jeden goblin do oblukania. No, naboje mają, no to fajnie. Przynajmniej tyle dobrze na pocieszenie. Czekaj, tego goblina chciałem przeszukać, jak się da. Ale chyba się nie będzie dało. Dobra, w dupie tego goblina. Zapisz. Okej. I coś tu jeszcze żyje. Jestem tego pewny. No nie, no kolejna jaskinia. No kurde, jaskinie z cholerę. Teraz uniki trochę porobimy. Niech ten gult odejdzie. O, dobra, mogę go jechać. No i teraz 30 FPS mogę grać. Dobrze, padłeś. Dobra, dziękuję. Przecież my tu ubijamy bez problemu te stworzenia. One są dla nas jakby banałem. Dobra. O kurde, więcej guli. Tego brakowało. Więcej guli to więcej problemu. Dobra, uniki trzeba. O! O! Kurde. Że one piją po całości. O, ten się chyba ten nie teraz zbugował. Albo mi się zdawało. Kurde, no damage srają. O kurde, o jest. Dobra, dobra, mamy jeszcze Bimber Elixir. Aha. Kurde, muszę trochę tego alkoholu potem pokupować. Jezu! Co takie straszne spadki? I to jest przerażające! A jeszcze bardziej będzie jak to przegram. Ty patrz. No, bij się! Czemu ty ten miecz chowasz? No, odwal się, gulu zasrany. Ja pierdziele. Przecież to są takie agresory. No patrzcie, no, przecież zaraz zginę. Ty, nie, ja się muszę zacząć bać tych guli. Ta twoja kolej, się zbugowałeś, to zginiesz za karę. Zdechłeś marnie. Dobra, tamten goblin się może spadać, ale kurde. Kiedy te gule się tak stały agresywne? Nie, to jest masakra. Ty save'a rob. Bo jak ty zapomnisz, to... Ja nie chcę z nim jeszcze raz walczyć. Przecież jest dla mnie choroba. Najgorsze dla mnie były żmije i te termity pieprzone. Dobra, przeszukujemy nasze jaskinki. Kolejny ghoul. Powiedzcie, że tak, to ja będę z tym walczył. Jest jeszcze jeden ghoul.
Chodź tu. O kurde. O Jezu, nietoperz mnie tu trochę wystraszył. Chodź tu. Takie kozaki jesteście. Kurde. Tuptający Batman na czterech łapach. No pozdro. Au! Au! Też boli. No, patrz, patrz go. O, teraz nie wyjdziesz z tego cało. Myślisz, że mi teraz uciekniesz? Się sam tutaj wpieprzyłeś. Lol. Dobra, poszło. A, latać umiesz, no to widzę, że polatałeś trochę. Dobra. Tam widzę gula. Na którym chyba wygram bez problemu. Patrzcie, jak go tu jadę. Takim prostym mieczykiem go jadę. O kurde, jeszcze jeden. Dobra, teraz ogar. Dwa ogary, kurde. O! Nie, nie, ja mam cały czas obawy, czy ja nie zginę zaraz. Dobra, teraz tak, trochę. Teraz muszę nieco sobie HP zregenerować, robiąc uniki. Au! Ło! Jest, dobra, teraz mogę się bić z drugim. Dobra. Nie stwarzasz mi tu żadnego zagrożenia. Dla mnie jesteś normalnie jak no name. Jeep. Przecież to są wszystko łatwizny. Na szczęście. Dobra, tu mamy tego martwego gula. Coś tu mamy? Nie, w tych beczkach pusto. Trochę ciemno mi tu jest. Bym sobie pochodnie zapalił. O, i o wiele lepiej. I teraz wszystko widzę. To jakaś chatka tu jest. Czekajcie, żebym ja kurde się nie zgubił, bo... Czekaj, wiesz, tam byłem, dobra. Kurde, gdzie my w ogóle jesteśmy? Mapę mi pokażcie. O kurde. Jezu, jakżeśmy się oddalili, to w cholerę, bym powiedział. Ale w sumie gramy po swojemu, no to co nam to szkodzi? Możemy tu eksplorować, o kurde. I szybko cię zgładzę. Patrzcie, jaki mu sram damage. Jeszcze kryty lecą. Dobrze. Okej, okay, zdechłeś. Teraz możemy podnieść nasze tacko. Czy to się da podnieść? Tak, na szczęście. Tam się obawiam jakiegoś wojownika. Go sobie znowu zapiszę. Kurde, tam... O Jezu. Tam jeszcze jest golem. Kurde. Nie wiem, czy tam jest sens w ogóle iść. Czekaj. Ja zaryzykuję. Jak zginę, to mam zawsze save'a przy sobie. Dobra, idzie ten szkielet przynajmniej. Przynajmniej ten szkielet. Chodź tu, powalczymy. A czym jaki jesteś dobry, sługo cienia? Chodź tu. No czemu nie podchodzisz? Dobra, walczymy. Unik. Ło, dostał. O, ale zabrał w ciry. Ale uniki się robi w drugą stronę. Przypałowcu. A, dostał. Kurde, takie silne to wy w ogóle nie jesteście. Tylko muszę unikać tego golema, bo wiecie, walka z golemem i sługą cienia to już nie będzie takie proste. Przestań się bronić, bo wiesz, że zginiesz i tak. O, i widzisz, i na co ci to dało? Oberwałeś tylko. Muszę go zmęczyć. Aha, fajnie, że zbudowałem z tej broni. Fajnie.
Ale teraz dostał. O kurde, ciulnął mnie. Już po tobie. Twój jeden błąd kosztem twojej śmierci. Baju, baju. Ale dzielnie walczył, trzeba przyznać. Dzielnie. Ale niestety no ze mną nie da rady. Dobra, trochę żarcia do zjedzenia. Zapisać grę. I jedziemy z kolejnym. Tylko tym razem to będzie... Chyba to będzie ognisty golem, nie? Jak uważacie? Ej, tu jestem! O kurde, żelazny! Ale nie, z gólem nie chcę walczyć. Najpierw... Ja chcę jeden na jeden! PvP ma być! O kurde. Czekaj. Ale nie, nie, mi się to nie podoba. Przecież ten ciul mnie może zabić w każdej chwili. O Jezu. A! Kurde. Najpierw chcę samego gula ubić, potem mi się zająć. Dobra, chyba widzę, że sobie... A! Kurde. Biją w cholerę. Muszę, no muszę te żarcia jeść. Dobra, teraz nieco więcej uników, żeby nasze HP się zregenerowało. No niech się trochę poganiają. Mnie to nie będzie przeszkadzało w sumie. Ja będę robił więcej uników tylko. No zobaczymy, jacy zaraz będziecie. Ej, ty nie gadajcie, że tam jest kolejny sługa ciemności. Bez jaj. Ło. A, dobra, ten już pada. Teraz trzeba się tobą zająć. Bo ty stwarzasz tu największe zagrożenie. A! O Jezu. Kurde, boli. Trzeba mu robić po jednym ciosie, bo on będzie bił w cholerę. O kurde, nie podoba mi się to coraz bardziej. Ale chcę go ubić. Pudło. Ten jest gorszy w ogóle od tego, bagiennego. Bo tamten w ogóle damage'a nie robił. O Jezu. A! Dobra. Przecież my w ogóle nie mamy życia. A! O Jezu, padliśmy. Ale dobrze, że przynajmniej mamy zapis. Tylko nie zapisałem wtedy, kiedy ubiłem tego gula. I to mnie trochę boli. Bo znowu będę musiał się użerać. Dobra. To tak. Ale chciałbym się zmierzyć z samym golemem. Dałoby radę? Czekaj, ja sobie poczekam. On tu za chwilę do mnie podejdzie. Zaraz będę z nim walczył jeden na jeden. O! Chyba mnie wyczaił. Albo nie jeszcze. Sorry, odbiło mi się. Czekam na tego golema. Chodź tu, baby. Czeka na ciebie, wujo. Nie, tu jestem. Okej, dobra, to będziemy walczyć jeden na jeden. Mówisz. No ale czemu nie przychodzisz? Aha, muszę odczekać, aż trochę poryczy. O, dobra. Dobra, chodź tu. Powalczysz z wujem. Dobra, możemy walczyć w sumie. O! Walnął! Wydał swój pierwszy cios. O! Teraz się daje. Pudło. O! Drugi raz. O kurde. Bije. Próbuję bić. Pudło. Ale patrz, już wymiękł. Już maloła.
O, kurde. Człowieku, jakie ty masz bicie. O. No ej. Nie za dużo agresji? Ty patrz, przecież to zaraz mnie wykończy. Przecież jeszcze trochę i już po mnie. Podło. Podło. Aż da się broni. No proszę. Długo nie pożył z takim nastawieniem. Aha, i moja pochodnia przepadła. To fajnie. Dobra, ale przynajmniej ubiłem tego golema. Save, właśnie. Mamy już... Tak, mamy już 4 godziny przegrane. Nieźle. Dobra, czekam na tego gula. Gul. Chodź tu. Dwa gule, no kurde! Tak nie miało być. Podło. Ło. A nie, to są agresory takie? Już trzeba z nimi drastycznie walczyć. Kurde. Ach, jest. No paczek ten się do mnie dopieprzył. Ten też w sumie, kurde, nie lepszy. No, to mamy kiepsko teraz. No walczę z nimi. Ubijesz go teraz. No to problem teraz, no. Patrz, co za robany gnój. Dobra, ten ubity, teraz z tobą się zajmę. Poszłeś. Dobra. Ty chłopie, ale teraz się na serio już ciemno zrobiło, to nie są żarty. Teraz to już jest poważnie ciemno. Kurde, taka noc się zrobiła. Jezu. Dobra, teraz tak. Mamy już tu 20 mil materiału. W sumie ponad. Coś tu mamy. Przecież taka rigła jest tak duża, że trzeba będzie ją całą przeszukać. To bez żartów, kurde. Jezu, ja nie wiem, co to kurwa jest. O mój God. Zapis rób, ty chłopie, rób zapis, bo przecież ty zaraz zginiesz. Co to w ogóle jest? Jezu. Nie wiem, czy nawet warto tam podchodzić. Co to są, strusie, kurde, ścierwojady jakieś? Dobra. O kurde, ognisty ptak. Ciekawe, czy to... Aha, fajnie. O jest. Ale... A, to nawet nie strada mage'a, ale we dwóch owszem. Kurwa. Przecież to zaraz mnie pożre. Aha, i teraz pewnie padłem, nie? Przecież z tym nie dam rady. Przecież te gady są tak mocne, że ja nie wiem, czy w ogóle podołam im. Unik. Dobra. Au. Dobra, może jednemu dam radę. Ja mnie nie rozdziabię. Przecież muszę robić cios i unik, bo kurde, oni co chwilę biją. Dobra, do ubicia już jestem ptak. Dobrze, teraz trzeba się zająć tym drugim. Okej, już padasz. Dobra, byłyście takie trudne na początku. Ale teraz już nie stwarzacie żadnego zagrożenia. Na szczęście. I rób ty save'a. I znowu mam jakieś spadki FPS-ów, które mnie wkurzają. O, teraz już ich nie ma. Ale przez chwilę są jakieś takie... Podnieś tą pochodnię, człowieku.
Znalazłeś kilka sztuk pochodni, jedną już zgubiłeś. To pozdro. Coś jeszcze jest? Kurde. Ja już się zastanawiam, czy dalej iść, czy się cofać. Ale jestem takim hardkorem, że ryzykuję wszystko. Dla was. Żebyście mogli obejrzeć epickie odcinki. Dobra, widzę, że ten oto ognisty ptak prosi się o walkę. Dlatego już z nim walczę natychmiast. No i zaraz padnie. Dobra. W ogóle nic mnie nie zraniło. Idę sobie po prostu po kozaku i zabijam go. Dobra. I teraz nie wiem, czy idę w dobrą stronę, czy nie. Moment, safe, safe. Jest bardzo ważny. Dobra, tu jakieś ognisko i jakiś człowiek. Człowieki nawet bym powiedział. Czekaj, 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 czekaj. Wy dobrzy czy źli? Jacyś tubylcy. To ja się muszę zastanowić, czy wy jesteście dobrzy, czy nie. Podejdę tam do nich. Who's there? Dzień dobry. Jakiś os... Get lost, they said. So good old Osorio went too. Who pissed in your porridge? Who pissed in my porridge? This whole bloody island. I should be in the kitchen in Puerto Sacarico right now. Aha. O, mogę cię okraść. Ale nie wiem, czy mi się opłaca. Czekaj. Chyba, że zrobię save'a i cię najpierw okradnę. Okej. Okay. I teraz spróbuję cię okraść. O! Dzięki! Mamy rum i zapasy żywności razy jeden, fajnie. What's wrong anyway? That the whole world's going down the drain and you ask me what's wrong? In case you missed it, I'm stuck here in the middle of nowhere and the fine lordly soldiers are sitting up there in my kitchen. Tell me, what is a cook supposed to do without a kitchen? Find a new job. Huh? I'm warning you, don't push it. O, ty ze mną nie przeginaj. Jak oberwiesz od mojego miecza, to ty, kurde, przestaniesz myśleć o kuchni. What happened to the plantation? Well, what does it look like? The shadows stormed through here like a pack of wild boars, and then, suddenly, they scattered. There's hardly any sugar cane left. Does that mean there won't be any rum? Spot on, mate. All I've got left is my own personal stock. I'm not good enough yet. No, dobra. Musimy mieć plus 40 złotoustego. What's keeping you here? Don't you dare laugh, but well, when the other ships left, I was asleep. When you're a cook, your sleeping patterns are slightly different, you know. And now I'm stuck here with the natives. At least you're not alone. Yeah, great. They don't understand a word I say. Mm. Szkoda. Why don't you get back to your kitchen? Oh, what a wonderful idea. You probably don't realize they plucked me like a turkey up there. Civilians should not remain in Puerto Sacarico any longer. Mm. The atmosphere is so polluted where they are, I even think the smoke on the plantation will be 100 times better. Where do soldiers get their food when there's no cook? Food? They get slop, not food. They make a stew of everything they find on board. Pigs will. You might as well give a warthog an apron and put him in the kitchen. Do you need help? I'll be damned. You're offering to help me? Mm-hmm. Well, there is one little thing you could do for me. And what would that be? A few nights ago, I was robbed. By a bird. What? It swooped down from the mountain and grabbed my purse with its talons. Mm. Are you fucking with me? No. I got robbed by fucking birds. You can imagine, I looked a proper idiot. I can imagine. So, listen. You just bring me my purse back and I'll think about how I could reward you. Let me know when you're ready to start searching. Oh.